Cześć! Zapraszam na lekcję! Tak! Aurelko, tam za tobą jest paletka z piłeczką. Chodź tu na środek. Dobra. I spróbuj. Spróbuj podbijać. Trzymaj. Sama sobie rzuć. No spróbuj, nie zniechęcaj się. Zobaczymy, jak ci idzie. O, spada. No, o, coś idzie. O, okej. Dobra, a teraz ty trzymaj sprzęt, dobra, widzisz mnie? Co tam zrobi, to zobacz. Pam, jak mi idzie, całkiem nieźle, co? Chciałem ci coś tylko pokazać przez tą paletkę. Chodź tutaj, sobie siądź ładnie. Jak ci szło z paletką? Dobrze czy źle? Dobrze. To odbijanie, dobrze? Ile razy odbiłaś? Ile razy maksymalnie? Nie wiem. Chyba dwa. A tacie jak szło? Duży i fajny. Duży i fajny. Jak myślisz dlaczego? To jest pytanie do ciebie. Bo tata dużo trenował. Tata? Dokładnie, naprawdę ja dużo. Byś widziała, ile godzin grałem w życiu w ping-ponga. Na rekolekcjach u matki Miliana Kolbe to dużo grałem. No tak, całkiem nieźle tam mi poszło. A przypomnij sobie jeszcze jedną rzecz. 2 lata temu tata i mama kupili ci rower. Przypominasz sobie pierwszy raz, jak jeździłaś rowerem? Przewracałam się. Całkiem mało się przewracałaś, ale... Zdarzało się. No i jechałaś wolno, szybko się zatrzymywałaś. Pamiętasz? Teraz może pokażemy filmik, jak jechałaś za pieszym. Proszę bardzo. Nie hamujesz? Hamujesz. Ale rok temu już, jak jeździłaś? Idę. Trosz. No, nie. Idę. Trosz. No, Auruś, nieźle. Brawo. Czyli zobacz, tata trenował ping-pong i fajnie grał, całkiem nieźle, prawda? Ty zaczęłaś trenować jazdę na rowerze, szło bardzo słabo, powolutku, pamiętasz, musiałem ci zawsze podtrzymywać, a teraz świetnie sobie radzisz. Sama ja. Prawie o tym samym mówił również Pan Jezus, wiesz, w swojej Ewangelii. Zajrzymy, dobrze? Chodź, popatrz. Tutaj, w Ewangelii czy tu? Mateusza, ostatni werset 5 rozdziału, posłuchaj. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Powtórzysz za mną? Okej, okay? Nauczymy się wersetu. Bądźcie więc wy doskonali, jak wasz Ojciec niebieski. Tak. Zobacz, my trenowaliśmy jakąś umiejętność, tak? Ja ping-pong, ty na rowerze i każdego dnia szło nam coraz... Coraz lepiej. No coraz lepiej, ponieważ trenowaliśmy. Zobacz, Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy każdego dnia przyjmowali łaskę od Niego, jaką nam daje. I we współpracy z tą łaską codziennie stawali się lepsi. Wiesz? Tak naprawdę jest to zachęta na całą wieczność, Aurelko. I tu na ziemi, i potem w niebie. Zawsze powolutku będziemy coraz bardziej zjednoczeni z kim? Z
chciałabyś być taka zjednoczona? Tak. A wiesz, że już niedługo zjednoczysz się z nim w taki specjalny... Bo przyjmę komunię świętą! Tak. To jest wielka łaska właśnie po to, żeby każdego dnia stawać się doskonałym, jak nasz Tatra Niebieski. Okej? Okay? Okej. Okay. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki. Amen. Pa! Amen. Amen. Pa. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie.